Evolve. Z boczki. Jak tam się grało w Evolve? Spoko. Nie narzekam. Zobaczymy sobie te quick playa najpierw. Dam. A, kamery nie ma. Sorry. Zapomniałem gry przesunąć pod kamerę. O, wyczuwam bana. Tak, dobrze czuję. Aha, i tutaj sobie mogę po prostu ten ogarnąć temat w ten sposób. Zablokowanych mam. No dobra. To nie będzie mega. Zobaczymy. Deploy. Aha, bo to jest z botami walka. No nie, to z botami to ja chyba nie chcę. Tak mi się wydaje. Czyli solo to jest po prostu wersja z botami, czaje. Dobra, to weźmiemy multiplayer. Skirmish. Play one run at the time matchmaking and cycling map in hand mode. Play mission custom. Play a private game with one or more of your friends using modified rules. Okej. Okay. To weźmy ten skirmish. Choose role. Aha, bo to tak działało. No dobra, no to supporta damy na koniec. Trapper, Medic, Assault. To może spróbujmy monsterem. Profile, choose rule, find game. Ok, zobaczymy. Tak, przytyłem. Ostatnio 50 kilo. Ile około dałem za kompa? Wpisz sobie wykrzyknik sprzęt, tam są komponenty i linki do Ceneo i policz, bo ja nie mam pojęcia. Tym bardziej, że kupowałem. Kupowałem części ten co jakiś czas. I zobaczmy. Tyrants are among the deadliest creature on Shire. Coś tam. Siemano, strzała. Sprzęt bez EMU, zamiast EMU EE. Jo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Na chwilę, to ja nie gram Goliatem? Rano. No, dobrze. Sobie myślę, na początku odbiegniemy kawałeczek. Shit, ptaki przestraszyłem. To niedobrze. A no tak, mam jeszcze pod prawym tą umiejkę. O tym się chyba nie chodzi.
Living Territory. Okej. Tak, potem się zdecydowanie nie chodzi. Sneaky Attack. No dobra. Wpierdalamy. Tam jest jakaś większa bestia. Nie wiem, co moje umiejki robią. To jest lekki problem. Wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że coś źle zrobiłem. O kurde. Ale jebnięcie. Okej, jemy. Tarczę samą straciłem na tej walce. I dostałem z tego gównianego strzała. Co zwalnia bodajże. Gdzie ja w ogóle jestem? Przydałoby się stąd uciec. O, fuck, tak. Niedobrze. Dobra, muszę pamiętać, żeby spamować prawym. Z tego, co widzę. Aha, bo mapę mogę sobie zostawić włączoną, zajebiście. Okej. Jemy. Ej, czemu? Aha. Słyszę strzały, czyli łowcy są gdzieś blisko. Przydałoby się wejść na górę. Tak myślę, że nie byłoby to głupie. Ale tutaj chyba nie mogę. Kurde, znowu ptaki przestraszyłem. Czemu ja widzę kursor? To jest trochę irytujące. Przyznać się muszę. O co chodzi w tej grze? W tym momencie jestem potworem i czterech łowców mnie ściga i muszę oczywiście ich zabić, a robię to poprzez atakowanie ich. To jest w miarę logiczne. Natomiast mam trzy stage'e i muszę zabijać te zwierzątka, żeby się najeść i żeby móc awansować na kolejny stage. Tak jak tutaj widzisz, właśnie się najadłem. Ptaki mnie zignorowały, super. I jem tą zwierzynę i teraz mogę się ewolwować. Się ewoluuje na drugi poziom, przez co rosną mi statystyki, siła, ataki i życie. Nie mam pojęcia, co robią te skille, więc po prostu kliknę, bo niestety tym potworkiem jeszcze ani razu nie grałem. W związku z czym nie mam zielonego pojęcia, co to robi. Myślałem, że będę grał tym takim podstawowym. Tu się okazuje, że nie.
No i teraz oczywiście po ewolwowaniu się na drugi poziom wpierdalam dalej stworki. O nie, to są ptaki. Dalej stworki. Powiedzmy, że chcąc wylewelować się na trzeci poziom i wtedy jak będę na trzecim poziomie, to zacznę na nich polować. Niestety oni mnie już znaleźli parę razy. Eat to gain buff. Więc teraz muszę... O! Teraz muszę uciekać. Żeby znowu zgubili trop. Jak zgubią tenże trop, to będziemy myśleć. Niestety go mają ciągle. Ja tym stworem w ogóle grać nie umiem, bo... Jakoś strasznie dziwnie się nim chodzi. Skoro odłączyła się od reszty ekipy, to spróbujemy ją zabić. Żeby nie było. Dobra. Niestety nie udało się, bo co prawda ją powaliłem na ziemię, ale to działa jakoś tak, że jak się ją powali na ziemię, to dalej trzeba ją bić. Czemu ja nie mogę teraz latać? O, dobra, teraz latam. Zjedzmy i lecimy dalej. Póki co chcemy wylewelować się na trzeci poziom. Nie chcemy z nimi walczyć, bo nie ma takiej potrzeby. Nie mam pojęcia, co to robi, ale chyba zadaje spore obrażenia. A to? Może być. To jest jakiś większy stworek, który coś mi tam daje. Jakiegoś buffa chyba. Czy coś w tym stylu. O kurde, jaki ja mam splash damage, ja pierdykam. Panie. Sobie tak. Tak. No i jemy. Teraz chyba będę mógł się... Tak. Teraz mogę się... ewolwnąć na trzeci level. O, ptaki. Jak przestraszę ptaki, to hunterzy to widzą, w związku z czym nie można ich przestraszyć, żeby nie wiedzieli, gdzie jestem. Polepszymy swoje umiejętności, bo dalej nie wiem, co one robią. A, ja w ogóle mogę więcej punktów wykorzystać. Zajebiste jestem. I teraz jestem w trzecim stage'u i teraz polujemy na hunterów. Chociaż może sobie najpierw trochę shielda uzupełnimy. Aha, jeszcze mogę to zniszczyć. Bo... Jak awansuję na trzeci poziom, to żebym nie musiał szukać tych hunterów, to mogę po prostu ten power relay spróbować zniszczyć.
Okej. Podlećmy tutaj. I w tym momencie jedzenie tych zwierząt daje mi tylko pancerz, który widzicie nad moim HP, takie niebieskie. Więc sobie go uzupełnimy. I spróbujemy udać się tam. Na to chyba wejść nie mogę. O, są mi hunterzy. Bardzo wiem, jak mam się zmieścić tą dziurę, żeby tam do nich wleźć. Więc na razie się odfrunę tu. Ej, ja mogę kurde w ogóle się podnosić. To co teraz bije, to nie jest hunter, tylko pies jednego z hunterów. Ale można go zbić. Skoro jest taka możliwość, to czemu by nie? Oni są tam w środku. Czyli jakby na to nie patrzeć, muszę chyba do nich wejść. To jedyne wejście, jakie widzę, to to. Czy ja atakuję w ogóle? Nie mam kurde pojęcia, co ja robię. To jest taki mały problem. Nie. To nie przejdzie. Aha, dobra, już wiem jak tym celować. No niestety zarządzam odwrót. Czy oni mnie będą gonić? Możliwe. Kurde, miałem powiedzieć, że dziwne sobie wybrali taktykę siedzieć w tym zamkniętym pomieszczeniu, ale w sumie nie jest taka najgorsza, jak się okazało. Musimy poszukać jakiegoś żarcia, żeby sobie pancerz uzupełnić. O, jest. Jest jakieś żarcie. No, nie powiem, żeby to wiele dało tego żarcia. Znaczy, Boże, nie powiem, żeby to wiele dało tego pancerza. Ale coś tam daje.
Okej, okay. Jeszcze z jednego zjemy i wracamy do tego całego relaya. Ile tędy, to ja stąd wyjdę. Po co się przestałem bić? No bo wcale ich jakoś super nie zbiłem, a oni mi zbili cały pancerz i pół HP. Więc stwierdziłem, że jest to trochę bez sensu, żebym dalej tam siedział. Nie wiem, może to nie była dobra decyzja, ale... ale taką podjąłem. Dobra. Co ty tam masz, stary? Chyba mam 2 minuty jeszcze. Tak więc lecimy na prędkości. Łatwiej by mi się grało, jakbym wiedział, co by je skille dokładnie robią, ale dobra. O, to jest spoko. You unlock. Dobra, to sobie darujemy. Banshee Mines. Aftershock, Lightning Strike, Performance. Chyba sam nie wiesz, co się dzieje. No nie wiem, co się dzieje, stary, bo ja wiesz, myślałem, że będę grał Goliatem, a tu wyskakuje mi jakieś latające coś, co kurwa nawet nie uchodzić nie lubię. To trochę się zdziwiłem. Ogólnie było spoko, bo oni nie mogli mnie dorwać, tylko że w tym generatorze tak ciężko było coś tam. No mój. Gdzie na chuj? O chuj. Źle mnie mówią. Idź wejdź. Dobrze będzie, kiedy? O fajno.
Dobra. Zazwyczaj tu było pokazane taki filmik, jak te umiejętności działają. O, no, tego mi tam brakowało. W ogóle niech mi ktoś wyjaśni, jak ja grałem innym stworem, skoro mam je zablokowane. Rock Troll, Lip Smash, Fire Breath Charge. Okej. Okay. 3 pointy. Chwilę. Rock Troll, Lip Smash. Fire Breath. Ja bym poszedł tak. Siema, siema, ją. Monster Deep Sneaking Leaves No Footprint. Okej. Zróbmy to teraz raz jeszcze. Ah, shit. Zryj, 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 stary. Kurde, co to dla tych ptaków? Żeby zgubili ślad, postaramy się zrobić. Halo? Gdzie uciekasz? Dobra, stary, jemy, jemy, jemy. Coś słyszałem, ale to chyba nie do mnie. Dobra. Odwrót taktyczny, a jednak nie. No nie mów, że potem się wspiąć nie możesz.
A, jaram się, ja nie chcę się jarać, ja się naprawdę nie chcę palić. Przestańcie mnie bić, proszę. Boże, ile ta klatka tu trwa? Za długo. Halo. Okej. Czy wy trochę nie przesadzacie? Moje myszki małe. Obudzenie tych ptaków może nie było najbardziej konkretnym pomysłem. Dobra. Chyba się uspokoiło ciut. A co to jest? A, harpuny. Dawaj, żarcie! O, to był jakiś rzadki stworek, który dał mi buffa. No cóż, chyba mnie znaleźli. Ewolwnijmy se na szybko. No i pójdziemy w to, co mamy. Chociaż nie wiem, czy ta szarża... W sumie zamiast tej szarży mogłem Firebriefa wziąć. No i to głównie używam do szybkiego przemieszczania się. Dobra. Jakiś smakołyczek. Pójdźmy może tutaj. Gain energy and co? Oj, chyba wiedzą, że tu jestem. Mam takie przypuszczenia, że mogą wiedzieć. Ogólnie to byłoby spoko, gdybym ja wiedział, co robi, znaczy, który jest który. Dobra, ten nie jest supportem, to wiem na pewno.
To odwrót taktyczny. Zaproponuję. Boże, jaram się i w ogóle masakra. Panowie! Przestańcie bić biednego Goliatka. To się nie godzi. Ej, czy oni naprawdę są tak blisko mnie? Są. Serio mnie zauważył? Kto do wafla? Dobra. Poszli gdzieś tam. To my sobie tu sneaky peeky. Jemy i idziemy dalej. Tutaj był jakiś rosomaczek. Nie, tu są ptaki, to pierdzielę to. Ale tu jest rosomak. Chociaż ten rosomak taki easy to nie jest. Ale to jest jakiś tam elitarny potwór czy coś w tym stylu. Dobra. Regeneration Hell over... O, to jest zajebiste. Dobra, ptaki się nie przestraszyły. Mam nadzieję, że dalej nie wiedzą, gdzie jestem. No, jeszcze troszkę. Nie wiem, czy ich przypadkiem nie słyszę, ale... Nie jestem w 100% pewien. O, dobra. Ewoluujemy się i będziemy rozkminiać, co by tu zrobić. To robimy to, to i to. Jestem pewien, kurde, czy w sumie dobry ten set umiejętności jest. Siema, 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 yo, yo, yo. Dobra, traper jest zabity, zajebiście. Gdzie on jest? A tu. Okej. Pierdolniemy kamieniem. Support nie żyje. Ten też zaraz wyzionie ducha. Już ja się o to postaram. Okej. No teraz na lajcie.
Idziemy tego power i reala ja zniszczyć GG. Jeden guzik. Znaczy z tego co rozkminiłem, to oni się zaraz skrzeszą, więc trzeba by się pospieszyć. Chociaż. Gdzie to kurde jest? To nie jest takie proste, jakby się wydawało. Chociaż może nie jest też takie trudne. Kurde, nie wiem co mam robić. Nie wiem czy mam się z nią gonić, czy mam to napierdzielać. Wydaje mi się, że chyba lepiej będzie zrobić tak. Chociaż może nie do końca. Może jednak lepiej było zrobić to inaczej. Ty nie bij tego generatora, tylko tego typa, kurwa. Stary. Zlituj się nade mną. Okej. Ten leży. To leży. Gdzie jest reszta? Chodź tu skarbeńku. Dobra. Chodź.
Chyba pyknie. Uff. Aha, jeszcze psa muszę zabić. A, to nie wiedziałem. Właśnie tak się zastanawiałem, dlaczego zabiłem czterech i nie wygrałem, ale to już mam. Fire breath, no niżej, to wyżej. To wyżej. No spoko. Czy będę grał z rokiem? Nie wiem. Z rojem dzisiaj grałem. Dobra, na razie damy sobie bug. Poszedł zajarać.